Czy Twoja osoba ukochana chce kontaktu z Tobą? Zobaczmy sobie dzisiaj na podstawie kart cygańskich i kart Lenormanda, jakie będą odpowiedzi na to pytanie. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów. Cieszę się, że tutaj zaglądacie, że odwiedzacie mój kanał. Proszę Was o nowe subskrypcje, proszę Was o lajki, komentarze, czy wróżba ta z Wami rezonowała. I kochani, dzisiaj mamy do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa to karty cygańskie i serduszko porcelanowe. Druga grupa to karty Lenormanda i kamień z aniołkiem. Wybierzcie sobie karty tarota lub przedmiot, który przyciąga Wasze oko. Ja oczywiście w międzyczasie, kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Również zapraszam Was bardzo serdecznie i gorąco na wróżby indywidualne, które są robione przeze mnie przez WhatsApp, Messenger, Skype, jak Wam się to podoba, jak pasuje. I są robione te wróżby indywidualne, osobiste na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, co oczywiście jest bardziej dokładniejsze. Także napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć u mnie wróżbę indywidualną, a ja odpiszę Wam o terminie wolnym i o warunkach takich wróżb. Dziękuję serdecznie, cieszę się i zaczynamy, kochani. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od serduszka porcelanowego. Czy Twoja osoba ukochana chce kontaktu z Tobą? Karty cygańskie. Tutaj jest jakiś fałsz u Was, tak? Jakaś fałszywa sytuacja, być może konflikt. Ta osoba tutaj cierpi, jest jakby w żałobie, czyli w żałobnym nastroju, czyli w smutku po prostu. I ta osoba chce do Was napisać, czyli chce kontaktu. Wspomina również piękne czasy, kiedy, nie wiem, spotkaliście się, tańczyliście lub też chce randki, spotkań, gdzie będziecie razem się bawić, ucztować, tańczyć, muzyka, wino, śpiew. Tutaj te fałszywe sytuacje, tak? Tutaj mamy kartę fałszu. No i ten smutek przez to jakoś wywołany trapi tą osobę. Trapi, jest ta osoba jakby widzicie w żałobie pogrążona, czyli rozpacza, że tak się stało, jak się stało. No i chce Wam na pewno tutaj pięknie napisać, wysłać wiadomość. Mamy kartę wiadomości, czyli kartę kontaktu. Czyli odpowiedź jest pozytywna dla grupy numer 1. Tak, ta osoba chce kontaktu. Dziękuję, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam teraz, moi kochani, grupę drugą. Grupa druga wybrała aniołka i kamień. Czy Wasza osoba ukochana chce kontaktu? No już widzimy tutaj w przełożeniu kart, że zostało coś ucięte, tak? Ucięte, zablokowane. Być może zablokowaliście go na różnych mediach społecznościowych. Tutaj mamy, kochani, kosę, czyli zerwanie kontaktów, zerwanie komunikacji, zerwanie spotkań, zerwanie relacji, zablokowanie. No i oczywiście cierpienie z tego względu. Być może zraniliście się, poraniliście się. Zobaczymy, czy ta osoba chce kontaktu. Jest osoba niezdecydowana, na rozdrożu, tak? Czyli trapi się tutaj, czy pójść w tę stronę, czy nie, czy pójść w tę inną stronę, w lewo, czy w prawo, w tę stronę, czy w tę, czy napisać, czy nie napisać, czy skontaktować się, czy nie skontaktować. Czyli mamy tutaj na pewno brak jeszcze decyzji. Jest tutaj znowu karta fałszu, czyli karta lisa, karta jakiegoś fałszu w Waszej relacji, tak? Być może fałszywa miłość, fałszywe obietnice. No ale mamy słońce. Słońce oczywiście jest to bardzo pozytywna karta w Lenormandzie. Najbardziej być może nawet wręcz pozytywna, która tutaj ten fałsz chce jakby wyjaśnić, tak? I chce ta osoba się zdecydować, pomimo tutaj tych blokad, zerwania, tak, waszych kontaktów, chce ta osoba tutaj coś naprawić. Słońce mówi na pewno tak, ta osoba chce kontaktu z wami, tylko tutaj myśli na pewno, jak to zrobić, ponieważ jest jakiś znowu też fałsz, jakaś zdrada, jakieś kłamstwo, jakaś nieszczerość w tej relacji. Nie wiem, czy ze strony tej osoby ukochanej, czy ze strony waszej, ale fuchs, czyli lis,
mówi na pewno o jakiejś tutaj nieszczerej, tak, relacji, która wymaga jeszcze tutaj dużo spraw, wymagają wyjaśnienia prawdy. No ale słońce tutaj rokuje nam dobre, jakby rozwinięcie się tej relacji. Ta osoba pragnie namiętności, miłości, spotkania. Natomiast ta kosa tutaj, oczywiście, to poranienie się tą kosą, te blokady wymagają na pewno czasu, by to wszystko wyleczyć jeszcze. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi, którą grupę wybraliście i czy ta grupa, czy ten wybór był dobry, czy ta grupa rezonowała z Wami. Dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce.